Witamy w kolejnym odcinku na gorąco, tym razem bez redaktora Krystiana, ale myślę, że zastępstwo bardzo godne, ten Adrian Sławski, dobry wieczór. Witam serdecznie. No drżało w serce pewnie do końca, do ostatniego gwizdka, bo były duże emocje dzisiaj. To znaczy tak, no na pewno wierzyliśmy w to, że możemy ten mecz wygrać. Przed tym spotkaniem bardzo mocno piłkarzy uczulałem na to, żebyśmy nie patrzyli na to, że ten zespół jest na ostatnim miejscu, ma minus 5 punktów. W tych dwóch meczach, nie mówię o meczu pucharowym, bo tego meczu nie oglądałem, ale dwa ligowe obejrzałem i widziałem, że mimo to, że przegrali, to swoje sytuacje mieli, potrafili to zamienić na bramki. Przy odrobinie szczęścia tamte mecze mogli nawet wygrać i szczególnie na ich kontry, bo mają bardzo szybkiego Przybeckiego, który raz się urwał tam. Prawdopodobnie był spalony, tak nam się wydaje, to jeszcze zobaczymy na filmie, jak to wyglądało, ale my urwali się, a my zaczęliśmy grać no niby koncertowo pod względem takiego podań, ładnej gry, ale co z tego, że kończyliśmy to w polu karnym, nie kończyliśmy tego strzałem i o to najwięcej pretensji do swoich piłkarzy miałem, bo myślę, że w pierwszej połowie były sytuacje ku temu, że można było zdobyć przynajmniej tą jedną bramkę, a tak to musieliśmy gonić cały czas wynik. Bardzo mocno chcieliśmy wygrać to spotkanie i nie mogliśmy sobie tutaj pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów. Kończąc piątkowy trening wczoraj, mówił Pan, że będzie to przeciężkie spotkanie i też przestrzegał Pan swoich zawodników, żeby nie podchodzili z taką dużą pewnością siebie. Tak było jednak, czy nie posłuchali do końca Pana? No, widocznie nie posłuchali do końca, bo ta pierwsza połowa po piłkarsku wyglądała bardzo, bardzo przyzwoicie, ale no niestety tak to wyglądało, że za pewnie żeśmy się czuli. Myśmy tak moje zdanie jest takie, że myśleliśmy, że za chwilę strzelimy trzy bramki, bo to tak wyglądało, że przy tym polu karnym na małej przestrzeni potrafiliśmy wymienić ileś tam podań, ale co z tego, że byliśmy w polu karnym i nie kończyliśmy tego bramką i za chwilę zespół przeciwny strzela nam bramkę i schodzimy do szatni z 0-1. Oznaką Pana kadencji są dość szybko wprowadzane zmiany. Nie patyczkuje się Pan, jeśli zespół nie do końca mu idzie, bo dzisiaj też obejrzeliśmy już no, na początku drugiej połowy dwie roszady. No ale my po to mamy zawodników, żeby coś zmienić. No, ja nie byłem zadowolony z gry w pierwszej połowie i tego nie ukrywam, dlatego dwie zmiany zrobiłem. Uważam, że bardzo dobre te zmiany, jeśli chodzi o Dudę i Hebela, który bardzo dużo dośrodkowań oddał w pole karne. O to nam chodzi. Mamy wysokiego Janusza Surdykowskiego, który uwielbia takie piłki, jak dostaje w pole karne, a to też jest jakaś tam broń na stoperów, którzy no, muszą tą piłkę wybijać i czym więcej dośrodkowań, tym więcej sytuacji można sobie stworzyć. Janusz Surdykowski jest typową dziewiątką, który musi mieć te podanie i on z tych podań będzie żył, ale musi dostać. Te nasze podania w pierwszej połowie kończyły się gdzieś tam rzutami różnymi. To też bardzo dobrze, że stwarzaliśmy sobie te sytuacje. No, są inni zawodnicy, którzy potrafią wejść. Bardzo mocno ich cenię. Mamy bardzo wyrównaną tą kadrę. No i po to mam. No, ja sobie nie wyobrażam, że przegrywam mecz u siebie i nie mam pomóc zespołowi, bo ja po to jestem. Jestem po to, żeby zespołowi pomóc i pewno, że nie zawsze się uda. Udadzą te zmiany, że zrobię dwie i nagle zespół zacznie lepiej grać, ale mówię, no, ja jestem po to, żeby pomóc zespołowi, żeby wyszedł z tego, jak z tej sytuacji danej, tak jak dzisiaj była, że przegrywaliśmy i to jest moje zadanie. No, ja nie wyobrażam sobie, że mam robić zmianę w 90 minucie, to mogę na czas zrobić, jak wygrywam 2-0 czy 3-0, to mogę zrobić. No, zawodnik musi mieć czas na to, żeby się pokazać i pewno, że przypadkowa bramka by padła w pierwszej połowie, gralibyśmy bardzo dobrze, a nam coś by tam nie wychodziło, to bym pewno tych zmian nie zrobił, ale mówię, do końca nie byłem zadowolony z pierwszej połowy, a po to są zawodnicy na ławce rezerwowej, żeby nam pomogli.
Pamięta pan, no na pewno pamięta pan jeszcze w poprzednim sezonie, że liczyliśmy te mecze bez zwycięstwa, ale teraz te role się odwróciły, bo możemy liczyć ten licznik wygranych. No to już jest 11 zwycięstwo w oficjalnym meczu z rzędu. No to są kapitalne statystyki. No, cieszymy się, no, ta ambicja nasza została bardzo mocno podrażniona wiosną. No, nikt się może nie spodziewał, nie wiem, w listopadzie, w grudniu, że tak będziemy na wiosnę grali. No, udało nam się podnieść. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten zespół nie zasłużył na to, żeby grać w barażach, a jednak tak się stało. Całe szczęście udało się nam z tego wyjść, bo trzeba przyznać, że no, w pewnym momencie mieliśmy 4 punkty straty do połowy, plus oni mieli 2 zaległe mecze. Można było z tego nie wyjść, ale graliśmy do końca. Ta drużyna ma charakter, takich ludzi przede wszystkim zostawiliśmy i dokoptowaliśmy też ludzi też z podobnym charakterem, bo dla mnie mogą być zawodnicy, nie wiem, o niebo lepsi od tych, co ja mam, ale jeśli nie pasują do naszego charakteru, czyli do takiej zadziorności, walki, no to tu nie ma miejsca dla takich zawodników. Mamy lidera. Czy spodziewaliśmy się, że po 3 kolejkach tak będzie? To znaczy, my skupiamy się na tym, żeby wygrać ten kolejny mecz. W środę wygraliśmy z Lechią, pocieszyliśmy się w środę, ale w czwartek już na treningu powiedziałem rano, że temat Lechii jest zamknięty. Czeka nas arcytrudne spotkanie z Ruchem Chorzów, bo no, już nie raz to było pokazane, że zespołami, którzy są z dołu tabeli, się gra ciężko. Oni nie mają też nic do stracenia. Ci chłopcy chcą z Ruchu, chcą też punktować i mają kilku też fajnych piłkarzy, którzy potrafią, ale tak jak powiedziałem wcześniej, w tych meczach wszystkich, którzy grali, nawet w tym pucharowym, bo akurat pucharowego nie oglądałem całego, tylko skrót, to też mieli swoje sytuacje po tym, jak strzelili bramkę na 1-0 u siebie, to też mieli na 2-0 sytuację. Mieli sytuację z Mielcem, mieli sytuację z Głogowem, także to tak do końca nie jest. To mecz można przegrać, właśnie gra się dobrze, a jedna sytuacja czy druga i tracić bramkę. No, ważne jest, że potrafiliśmy się po raz kolejny podnieść. No, zespół, tak jak widać, zasuwa do samego końca i to jest dla nas ważna sprawa i cały czas będziemy trenować, żeby nie dopuścić do tego, żebyśmy z tego poziomu fizycznego zeszli, bo to jest ważne, żeby cały czas utrzymywać i podtrzymywać to, co żeśmy w okresie przygotowawczym sobie razem z profesorem Jastrzębskim wypracowaliśmy. Teraz jedziemy do Tychów. Ten mecz chyba będzie ważny z dwóch względów. Pierwszy to taki, że IKS po prostu jest mocną drużyną, która też dobrze rozpoczęła sezon, ma świetnych zawodników, przeprowadziła fajne transfery, ale to też jest rywal, z którym pan no, powtórnie debiutował jako szkoleniowiec i wtedy przegrał właśnie w Tychach 1-0. No, trzeba pamiętać, że w Tychach strzeliśmy bramkę prawidłową i nam nie uznali, to strzeliśmy pierwsi. Dostaliśmy bramkę po jakimś tam rykoszecie, z daleka uderzoną z 30 metra. Tak jak powiedziałem, wtedy mieliśmy duży problem. Nie powiedziałem na tej konferencji, jaki to był, ale powiedziałem, że wiem, w czym tkwi problem i ten problem rzeczywiście był. No, widziałem jeden mecz tych, no, mają bardzo dobrych piłkarzy, to nie jest przypadek, że 2 mecze z rzędu wygrali i no, no, widać, że ta drużyna to jest bardzo dobra, ma fajnych piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę. Mówił pan o tym, że wie, w czym tkwił problem, a ja się zapytam, czy tkwi teraz ta nasza obecna siła? No to tak jak powiedziałem, no, zespół jest bardzo charakterny. Powiedziałem, że tworzy się grupa takich bandytów, a to co już zrobili, na Podbeskidziu, że przy 0-0 straciliśmy jednego zawodnika, potrafili strzelić 2 bramki. Powiedziałem, że to jest po bandycku, żeśmy tam wygrali, bo tak jest i jest fajny kolektyw, są fajni chłopcy, którzy zasuwają, którzy chcą się odbudować, chcą się pokazać. Są zawodnicy z niższych lig, którzy też chcą zaistnieć, chcą się pokazać i ta atmosfera jest bardzo dobra. Nie przypadkowo żeśmy wybrali obóz w Buczu, żeby właśnie tą grupę tam bardzo mocno zintegrować. Nie chodziło nam o luksusy, tylko chcieliśmy być w takich normalnych, swojskich warunkach i ja chcę, żeby drużyna była charakterna, grała o
oczywiście w piłkę, bo chcę, żeby grała w piłkę, ale czasami, żebyśmy brali sobie rozwiązania bardziej prostsze, a skuteczniejsze, bo no ja uwielbiam, jak zespół gra w piłkę fajnie, tak jak my dzisiaj tutaj pograliśmy, ale musimy oddawać strzały na bramkę. Jak będziemy oddawać strzały na bramkę, to będą bramki. Na przykład jest Kamińskiego, który oddał strzał na bramkę z Lechią jeszcze po rykoszecie, ale to trzeba uderzać na bramkę, to bramki będą. Mamy dobry zespół, ale mówię, no plus ważne jest to przygotowanie fizyczne, które no niestety w tej lidze jest takim przodownikiem. No, Olimpia Grudziądz tamtego roku pokazała, nie umieszczając jej oczywiście, bo też ma paru dobrych piłkarzy w swoim gronie, że tym bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym zabrakło im tak naprawdę 3 punktów do awansu, grając młodymi, zdolnymi chłopakami. Dziękuję bardzo za udział w programie. To tyle w kolejnym odcinku Na Gorąco. My liczymy, że w Cechach także uda się uzyskać dobry wynik. A za dziś dziękuję Państwu Adrian Stawski i Przemysław Gawin. Do zobaczenia.